Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Rozpoczynamy publicystyczną część magazynu Północ-Południe. Dziś Krzysztofa, wszystkim Krzysztofom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A w naszym studiu jest nie Krzysztof, ale dr Andrzej Anusz z Instytutu imienia Józefa Piłsudskiego. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, zacznijmy od resetu. Wczoraj TVP wyemitowało odcinek podsumowujący pierwszy sezon. Wiemy już, zapowiadany jest sezon drugi. I ciekawe, czy też może zastanawiające jest to, co na temat resetu powiedział poseł Tomasz Trela z Lewicy. Na antenie Radia Z on był pytany przez Beatę Lubecką o ocenę serialu. Oceniać za bardzo nie chciał, w końcu ocenił bardzo negatywnie, ale powiedział także, bo był pytany o to, że w serialu przecież pojawiają się dokumenty, więc on właściwie zakwestionował kwestię tego, co tam się pojawia i mówił, narracja była taka, że dla niego to jest wszystko średnio wiarygodne, czy może wątpliwe, wiarygodne, ponieważ jest to serial emitowany przez telewizję publiczną. Jak pan to skomentuje? Znaczy ja myślę, że paradoksalnie ta wypowiedź posła Treli spowoduje większą dyskusję i większe zainteresowanie serialem i przede wszystkim tym, co w serialu Reset autorzy pokazali, zwłaszcza ze strony, myślę, środowisk opozycyjnych, bo poseł Trela jeszcze tam powiedział, że on uważa, że te dokumenty, które są, były publikowane, pokazywane w tym serialu, no mogły być w taki czy inny sposób sfałszowane, czy one są nieprawdziwe, czy są manipulowane. No tutaj naprawdę poszedł pan poseł bardzo daleko. Także no, to jest, myślę, taka ciekawa wypowiedź, dlatego że ona się wyłamuje z takiego pewnego frontu, można powiedzieć, milczenia. To znaczy do tej pory przede wszystkim głównie politycy, którzy w tym serialu byli przywoływani, tak jak Donald Tusk czy były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, oni starali się praktycznie w ogóle nie komentować. Znaczy do pierwszego odcinka się odniósł Radosław Sikorski, natomiast już do następnych się nie odnosił, a Donald Tusk w ogóle do tej pory się do tego serialu nie odnosi. Także można powiedzieć, że poseł Trela z opozycji jakby przełamał ten front milczenia. I teraz pytanie jest właśnie, czy ta jego wypowiedź paradoksalnie nie spowoduje, że pojawi się ciekawa dyskusja wokół właśnie serialu i wokół przede wszystkim materiałów, które ten serial ujawnił. Tylko o ile ta wypowiedź się nie wpisuje faktycznie w trend zamilczania tego, co się pojawia w resecie wśród polityków opozycji, o tyle wpisuje się w inną narrację, która się pojawia w sprawach różnych. Mieliśmy chociażby przypadek pani Joanny z Krakowa, potem pojawiła się konferencja prasowa komendanta głównego policji, gdzie wyjaśniano, pokazywano nagrania. Konferencja, która radykalnie zmienia odbiór sprawy po tych pierwszych materiałach prasowych. I politycy opozycji, chociażby Paweł Poncyliusz na naszej antenie, komentowali to w ten sposób, że on w to nie wierzy, bo to mówi komendant główny policji. I pojawiają się takie sytuacje, że w rozmaitych sprawach różni politycy opozycji, nie za bardzo odnosząc się do sprawy, komentują to, że coś jest nie takie, bo jest państwowe, czy jest aparatem władzy, fragmentem aparatu władzy państwowej. I pytanie o tego typu narracje także w kwestii naszego bezpieczeństwa. No bo jednak aparat władzy państwowej to jest to, co obywatel powinien darzyć zaufanie, niezależnie od tego, czy nam się podoba to, kto aktualnie rządzi. To zgadzam się, natomiast tutaj w kontekście tego serialu no przede wszystkim mamy istotną różnicę polegającą na tym, że serial i autorzy tego serialu starali się maksymalnie dobrze udokumentować swoje tezy. To znaczy, to nie jest tak, że to jest kwestia powiedzmy takich materiałów o charakterze dyskusji, że słowo przeciwko słowu, prawda? Tam jest widać, że została dokonana bardzo wnikliwa kwerenda przede wszystkim w różnych archiwach, ale przede wszystkim w kontekście w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i ukazały się w wyniku tej kwerendy zupełnie nowe dokumenty, które w moim przekonaniu naprawdę są, można powiedzieć, pewną nawet taką sensacją, dlatego że ten dokument, który wczoraj został, prawda, w tym filmie pokazany, dokument mówiący o tym, że we wrześniu 2009 roku
polski przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozmawiał z przedstawicielem już też Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji i tam ten dyplomata rosyjski powiedział jasno, że Władimir Putin nie chce razem być na obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, dlatego że odwołał się do przemówienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 1 września na Westerplatte, bo jakoby Władimir Putin czuł się upokorzony tym przemówieniem i rozumiem, że on nie chciałby się narazić, że ewentualnie gdyby razem prezydent Kaczyński i wtedy ówczesny premier Putin byli w Katyniu, rozumiem, że mógłby narazić się na powtórne upokorzenie ze strony świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Naprawdę, znaczy to jest w moim przekonaniu ta notatka, ten dokument, który to pokazuje, no pokazuje nam bardzo ciekawą cały kontekst tak zwanej rozdzielenia wizyt. I to jest kwestia, która dla wyjaśnienia też kontekstu katastrofy smoleńskiej, ale też i dla w ogóle całej pokazania właśnie polityki resetu, pokazania działania rządu wobec Rosji, wobec też i wobec prezydenta. Moim zdaniem to ma bardzo ważne znaczenie. Tylko pytanie też w kontekście tej wypowiedzi Tomasza Trelli. Na ile ten przekaz faktycznie mocny, dotyczący dokumentów, pokazujący dokumenty, ma szansę trafić poza taką grupę odbiorców, która i tak pewną tematyką się interesuje? Czy to nie jest trochę tak, że jeżeli będą formowane tego typu wypowiedzi, no to okaże się nagle, że przekazy trafiają tylko do poszczególnych baniek elektoratów bądź baniek odbiorców? Znaczy uważam, że tutaj jest, to może być swoisty wyłom, dlatego że rzeczywiście można mieć takie pewne obawy, że prawda, że w momencie, kiedy ten serial był emitowany przez telewizję publiczną, zarówno przez program Pierwszy, jak i przez TVP Info, no można, prawda, odnieść wrażenie, że generalnie osoby, które oglądają telewizję publiczną, no to w dużym stopniu one się zapoznały z tym serialem, natomiast nazwijmy to osoby, które oglądają czy TVN, czy inne telewizje, one jakby do tego się nie odniosą. Natomiast w momencie, kiedy polityk opozycji w Radiu Z mówi, że coś jest sfałszowane, że coś w ogóle nie miało miejsca, to ja zakładam, że część też osób, które się interesują polityką i też mają, powiedzmy, na co dzień nie śledzą TVP, oni mogą do tego serialu, zwróćmy uwagę, sięgnąć w internecie. On jest obecny w internecie. Jest na YouTubie, jest w innych miejscach. W związku z tym żywot tego serialu to nie jest tylko dzień, kiedy jest emitowany w telewizji publicznej i jest koniec. Myślę, że ten serial też będzie w mediach społecznościowych i do tego się będzie można odnosić. Trela powiedział, że może być, a nie jest, to troszeczkę zmienia odcień, no ale nieważne. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. W kontekście tych wszystkich materiałów, które się pojawiały w resecie, czy pan widzi podstawy, zastrzegam, pytam o ocenę i opinię, do tego, żeby kogoś, jeżeli tak, to kogo, postawić przed Trybunałem Stanu? To znaczy, bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej już pojawiały się głosy dotyczące, mówiące o kwestii ewentualnej, prawda, zdradzie dyplomatycznej. Była taka teza postawiona przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, zarówno czy ze strony Donalda Tuska, czy ze strony ministra Sikorskiego. I te kwestie były jakby w debacie publicznej poruszane, natomiast no, nie zamieniło się to w jakby formalny akt oskarżenia. A powinno, czy nie, w pana ocenie? To znaczy, moim zdaniem w tej chwili mamy nowe okoliczności, nowe elementy i ja jeszcze myślę, że to jeszcze jest nie koniec. To znaczy ja czekam na kolejną, jakby drugą odsłonę tego serialu i ja spodziewam się, że możemy oczekiwać jeszcze nowych dowodów i teraz w momencie, kiedy te maksymalnie wszystkie dokumenty zostaną pokazane, to po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że komisja, którą Sejm powoła do spraw badania wpływów rosyjskich, też różne rzeczy pokaże i moim zdaniem po pracy komisji, po pokazaniu i ujawnieniu wszystkich dokumentów w serialu Reset, po pojawieniu się nowych okoliczności, być może to będzie moment, żeby sformułować tezę prawną o postawieniu przed Trybunałem Stanu. Będziemy śledzić ten wątek. Widać wyraźnie, że jest rozwojowy. Jeżeli chodzi o drugą część serialu Reset, to ona już w połowie sierpnia. Przepraszam.
Panie doktorze, zmieńmy temat. Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi, że dwie organizacje uważają, że Stowarzyszenie Szymona Hołowni miało jakoby sprzeniewierzyć środki na pomoc dla czworonogów z Ukrainy. Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak, tak się nazywa największy w Europie punkt, który właśnie pomaga uchodźcom z Ukrainy, a który mieści się w Ptak Expo w Nadarzynie pod Warszawą i ponieważ część uchodźców uciekała z psami i kotami, na miejscu też powstał punkt pomocy dla zwierząt. Jak pisze wtorkowa Rzeczpospolita, czyli dzisiejsza Rzeczpospolita, zaangażowane w jego prowadzenie miało być Stowarzyszenie Polska 2050 Szymona Hołowni. I z ustaleń dziennika wynika, że 14 lipca, a więc nieco ponad tydzień temu, do prokuratury krajowej miało trafić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z którego to zawiadomienia wynika, że Hołownia i inni członkowie zarządu Stowarzyszenia Polska 2050, tu cytat, działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, mieli dopuścić się niekorzystnego rozporządzania dotacją od wojewody na prowadzenie punktu. Czyli mówiąc wprost, jak pisze Rzeczpospolita, pieniądze miały trafić na pomoc zwierzętom, nie trafiły do potrzebujących. Zawiadomienie dotyczy też lekarki weterynarii i jej pracownicy działających dla Polska 2050. I jak wynika z publikacji Rzeczpospolitej, autorami tego zawiadomienia są dwie organizacje, które się zajmują pomocą zwierząt. I tutaj pytanie teraz, bo dodajmy jeszcze, że odniósł się do całej sprawy już sam Szymon Hołownia, który podkreślił, że zostaną podjęte kroki prawne w sprawie tych oskarżeń, które są formułowane. Podjęte zostaną kroki prawne w sprawie oskarżeń, że Stowarzyszenie Polska 2050 sprzeniewierzyło środki zebrane na pomoc dla zwierząt z Ukrainy, zapowiedział Szymon Hołownia. Mówił też, że dość oszczerstw atakują nas od bardzo dawna. Poinformował także o tym, że były już rozmowy z prawnikami, że będą złożone, że będą podjęte kroki prawne, między innymi doniesienie do prokuratury, bo tego nie można tak zostawić, albo wystąpimy z normalnym pozwem. I zaznaczył też, że ta dotacja, ten projekt od wojewody był później kontrolowany na ich wniosek przez wojewodę, którego trudno uznać za zwolennika politycznego Polski 2050. Kontrola wojewody nie dopatrzyła się uchybień, a jeżeli ktoś, kto nie jest nam życzliwy, przychodzi z kontrolą i mówi, nie mamy żadnych większych uwag, to ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Jak pan skomentuje całą sprawę, przepraszam za długi background, ale warto zaznaczyć stanowiska obu stron. Tak, znaczy to jest kolejny przykład, że wokół szeroko pojętego środowiska Szymona Hołowni pojawiają się pewne kwestie dotyczące różnych działań i pewnych ewentualnych nieprawidłowości finansowych. Zwróćmy uwagę, pierwsza, najważniejsza, najbardziej spektakularna sprawa to odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii Szymona Polska 2050 Szymona Hołowni. W związku z tym to sprawozdanie zostało odrzucone. Po drugie, Szymon Hołownia jakby wchodząc do polityki stworzył pewne narzędzia, pewne instrumenty działania. Z jednej strony ma fundację, z drugiej strony ma stowarzyszenie właśnie Polska 2050. W związku z tym on stworzył taką sieć, prawda, ma partię, stowarzyszenie, fundację i tutaj często pojawiają się różne znaki zapytania, jak między tymi różnymi strukturami, czy wszystkie działania o charakterze takim finansowym, jak pozyskiwanie pieniędzy, wydawanie tych pieniędzy, one się odbywają zgodnie z prawem. I to jest jakby kolejny przykład. Ja myślę, że to jest moment bardzo taki trudny dla Szymona Hołowni, dlatego że on na problemy o charakterze politycznym. Wiemy, że cały projekt Trzeciej Drogi, czyli koalicja Szymona Hołowni z jego partii, z Polskim Stronnictwem Ludowym. I do tego, panie doktorze, zaraz przejdziemy, ale ja bym na chwilę chciała się zatrzymać przy tej sprawie. Tak jak mówię, mamy tutaj właściwie sprzeczne stanowiska. Szymon Hołownia też zapowiada kroki prawne, ale jest to też o tyle ciekawe, że te fundacje, ja ich nazw nie wymieniam, żeby nie robić kryptoreklamy, to są fundacje dość znane, zwłaszcza ta jedna, jeżeli chodzi o kwestię pomocy zwierzętom. I pytanie, jak cała sprawa, niezależnie od jej finału sądowego, wpłynie na poparcie dla Szymona Hołowni, który przecież w tych takich środowiskach, powiedziałabym,
ja nie mówię prozwierzęcych, bo prozwierzęcy jesteśmy wszyscy, ale bardzo mocno akcentujące mi te sprawy, miał poparcie. To znaczy, to jest na pewno informacja, która to jest zła wiadomość dla Szymona Hołowni, dlatego że ona jakby wpisuje się właśnie w ten ciąg tych różnych wydarzeń, właśnie odrzucenia sprawozdania, że widać, że są różne kłopoty. Czy one wynikają z braku profesjonalizmu w obsłudze finansowej, trudno powiedzieć. Natomiast one jakby, no to się tworzy pewna taka masa krytyczna i to jest kolejna jakby taka informacja mówiąca, że coś wokół finansów szeroko pojętych stowarzyszeń czy instytucji związanych z Szymoną Hołownią jest nie w porządku. W związku z tym to w kontekście wyborów wyborczym jest zła informacja i to się właśnie wpisuje w ten trudny moment dla Szymona Hołowni, dlatego że wiemy, że w najbliższym czasie prawdopodobnie Polskie Stronnictwo Ludowe może podjąć decyzję, że jednak nie będzie korzystało z progu 8%, tylko... I tu pytanie o jeszcze jedną rzecz. Czy przypadkiem sprawa nie rozbije się o jedną osobę, konkretnie o Artura Dziambora? No bo sytuacja była taka, że pojawiały się już wypowiedzi polityków PSL-u. Najpierw Władysław Kosiniak-Kamysz w jednej z komercyjnych rozgłośni mówił o tym, że no Artur Dziambor to jest ciekawy kandydat. Potem w innym medium Piotr Zgorzelski mówił o tym, że no jakieś rozmowy są. Nie mówił, że one są przesądzające, no ale że jakieś rozmowy funkcjonują. O Szymona Hołownię, znaczy o Artura Dziambora zapytano Szymona Hołownię dziś w RMF FM i on mówi, mnie nie jest po drodze z Dziamborem. Przypomnę, że Dziambor głosował ostatnio przeciwko Lex Kamidek, był w tej grupie tak zwanych wolnościowców, którzy w ten sposób głosowali, a więc nie umiem wyobrazić sobie współpracy politycznej z nim w ramach projektu, który prowadzę czy współprowadzę. Natomiast jak mówią, Koalicja Polska ma święte prawo do tego, żeby budować swój własny potencjał, tak jak Polska 2050, jak chce. Tak, znaczy widać, że te relacje między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem są coraz bardziej napięte. Widać, że Polskie Stronnictwo Ludowe przyjęło bardzo ciekawą, w moim przekonaniu, strategię, bo w tej chwili tak naprawdę zbiera te różne małe środowiska. Prawda, kilka dni temu przypomnijmy porozumienie, prawda, tak się, jak to się mówi, sieroty po Jarosławie Gowinie, trójka posłów została przyjęta do klubu PSL-u z opcją, że będą kandydować w wyborach. Wiemy, że różne inne mniejsze środowiska rozmawiają z PSL-em. PSL o tym mówi, ale PSL ich chce przyjmować właśnie do Koalicji Polskiej i tak jak to robił 4 lata temu, bo wtedy też funkcjonował jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, 5% próg. Przypomnijmy, że Paweł Kukiz i jego środowisko kandydowało dokładnie na tej zasadzie, na 5% progu z PSL-u. W związku z tym moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko decyzji. Zresztą prezes PSL-u mówił, że to jest opcja B i moim zdaniem czas tej opcji B się bardzo szybko zbliża, czyli będzie decyzja PSL-u o tym, że idziemy na 5% z poszerzeniu właśnie o różne środowiska i między innymi Artur Dziambor, bardzo prawdopodobne, że na tej liście się znajdzie i wtedy Szymon Hołownia będzie pod bardzo trudną, będzie miał trudną decyzję do podjęcia, czy przyjąć to i zaakceptować i oczywiście znaleźć się na listach PSL-u ze swoim środowiskiem, czy jednak próbować jakiejś samodzielnej drogi, natomiast na tą samodzielną drogę no, jest bardzo mało czasu. Jeszcze na to nakładają się właśnie te kłopoty wizerunkowe Szymona Hołowni związane z finansami. Także naprawdę dla Szymona Hołowni najbliższy czas to moim zdaniem jest najtrudniejszy czas w jego dotychczasowej karierze politycznej. Trochę mnie pan doktor sprowokował, więc zapytam. Sieroty polityczne po Jarosławie Gowinie w Koalicji Polskiej PSL-u. Pytanie, co z tym sojuszem z Szymonem Hołownią? I teraz pytanie takie, będzie koalicja PiS-u z PSL-em, biorąc pod uwagę, jak to się układa? No bo PSL pozbierał też swego czasu, pan wspomniał o poprzednich wyborach, te niedobitki konserwatystów z Platformy Obywatelskiej, Marek Biernacki chociażby. I pytanie jest takie, no bo coraz mocniej słyszymy, właściwie takie dwukrotne zaprzeczenie, bo Jarosław Kaczyński bardzo mocno, że nie będzie koalicji z Konfederacją i Sławomir Mentzen równie mocno, że nie będzie koalicji z PiS-em, a układ sił jest taki, jaki jest. PSL się trochę może już tak podświadomie frontować pod PiS? To znaczy na pewno koalicji przedwyborczej nie będzie, natomiast oczywiście... Powyborcza, o tym mówimy. Tak, tak, ale powyborcza moim zdaniem przy decyzji PSL-u, że idzie na 5%, to de facto jest gwarantuje, że PSL jest obecny w przyszłym parlamencie, bo to jest próg, który moim zdaniem PSL spokojnie przekroczy. Nawet bez Szymona Hołowni, gdyby miało dojść do rozpadu tej trzeciej drogi. Natomiast oczywiście nie można wykluczyć po wyborach koalicji
koalicji PiS-u zarówno z Konfederacją albo z częścią Konfederacji, jak i z Polskim Stronnictwem Ludowym. To znaczy wiadomo, że przed wyborami wszyscy politycy będą mówili, że nie ma możliwości, zwłaszcza wobec tworzenia koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast wiemy, co jest po wyborach. Przypomnę historię 2005 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość zawiązało koalicję z Ligą Polskich Rodzin i z Samoobroną. I powiedzmy sobie szczerze, skończyło się... A po wyborach skończyło się nie najlepiej. W związku z tym dlatego Prawo i Sprawiedliwość mówi i będzie mówiło do końca, że idzie po władzę samodzielnie. Natomiast to, co się mówi przed wyborami, w dzień wyborów tak naprawdę po prostu się zmienia. Zobaczmy, co się dzieje w Hiszpanii. Też jest bardzo ciekawa sytuacja. No, prawica wydawało się, że jest bardzo blisko przejęcia władzy. Być może jej się uda. Brakuje sześciu mandatów, żeby Partia Ludowa i Vox utworzyli centroprawicową koalicję. Natomiast no, dzisiaj wszyscy rozmawiają ze wszystkimi tam. W związku z tym w Polsce, po naszych wyborach, na pewno... Ale tu jest jeszcze jedna PSL rzecz ciekawa. PSL, moim zdaniem jedno zdanie, chce zachować status najbardziej obrotowej partii polskiej sceny politycznej. I w związku z tym te ruchy, które teraz podjął, dokładnie idą w tym kierunku. Wspomniał pan, panie doktorze, o Hiszpanii. Tu jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. Patrząc na hiszpańską politykę, ale też na polityki światowe, coraz częściej pojawiają się takie sytuacje, kiedy większości rządzące zaczynają zależeć od niewielkich formacji, czy wręcz formacyjek. I potem mamy coś, co się czasami nieładnie mówi, że ogon macha psem. I pytanie, czy to jest zjawisko dobre dla polityki? No bo jednak obywatele głosują na jakąś wielką formację polityczną, ona wchodzi z dużą ilością mandatów, a potem musi się liczyć z głosami i zdaniem małej formacyjki, która wcale wybierana przez obywateli nie było. I tu pytanie o demokrację no w tym kontekście. No tak, ale to jest cena demokracji i moim zdaniem tą cenę warto płacić. Mimo różnych kłopotów, którzy politycy mogą mieć właśnie tych formacji większych, którzy uważają, że powinni samodzielnie sprawować władzę. Nie, demokracja, wybór suwerena, wybór wyborców jest tutaj najważniejszy. Natomiast oczywiście politycy są od budowania kompromisów. I to jest najważniejsze. I ważne jest, żeby kompromisy były budowane w sposób przejrzysty dla wyborców i przede wszystkim opierały się na budowie kompromisów programowych, a nie personalnych, tylko programowych. Mówił dr Andrzej Anusz z Instytutu Józefa Piłsudskiego. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Zbliża się 13 za chwilę na antenie Polskiego Radia serwis informacyjny, a potem będzie między innymi o kolei. Zostańcie państwo z Polskim Radiem 24.